Hejka, dobra, super, że jesteś. Zapraszam na kolejny filmik. A dzisiaj zaprezentuję mój nowy, no, kolejny pendrive marki SanDisk Ultra 64 GB USB 3.0. Kupiłem w MediaMarkt za 34,99 zł. Mogłem kupić w Carrefour, ale za to kupiłem w MediaMarkt. Myślałem, że w MediaMarkt też jest JBL. Bluetoothy, słuchawki do kanałowe, przeładowane, niestety już nie ma w tym MediaMarkt. Ale za to kupię w Carrefour te słuchawki. Ale ten pendrive kupię w MediaMarkt. I właśnie w tym zainstalowałem w tym na pendrive program Ventoy. Czyli taki instalator, który można uruchomić te kilka i można się zmieścić w tym kilka systemów operacyjnych różnych, z Windowsy na przykład, i Ubuntu, i Linux, i takie inne. Nawet Android, jeśli chodzi o Ventoy. Tutaj mamy full length, mowie i last hand 40 sekund. Szybkość 10 razy szybkości na USB 2.0. Help keep private files, private SanDisk, private access software. Speeds up to 130 megabitów na sekundę odczytu. A to nieważne. Dobra, rozpakujemy teraz pendrive'a. Ja przepraszam, bo mi już spadł mi pendrive. O, widzicie? Tak wygląda ten pendrive. Kilka lat temu, 4 lata temu nagrałem ten filmik, ale to był 16 GB. A ten pendrive ma 64 GB, to jest taki sam model, tylko że to jest inna pojemność, większa pojemność. W poprzednich filmikach, 4 lata temu nagrałem ten filmik, taki sam pendrive, tylko że tam był 16 GB, a ten pendrive ma 64 GB. Dobra, teraz podłączę pendrive'a do laptopa. I otwieramy. Jeszcze kamerkę. No. Ustawiłem kamerkę. Dobra, włączamy i wciskamy kilka razy ESC. Poczekamy, aż się załaduje. Enter Status Menu. Dobra, weźmy w boot menu F9 i wybieramy UEFI SanDisk ten. No, widzicie, to jest właśnie Ventoy. W tym mam zrobiłem te 4 systemy operacyjne, czyli Windows 10, Windows 11, Windows 7 i Windows 8.1. Tylko mam taki problem, że po uruchomi klikam zainstaluj teraz na Windows 7, niestety brak wyładującego sterownika. To jest właśnie problem. Dobra, zacznijmy od Windowsa 11. Wybieramy boot in normal mode. Windows 11. No. Windows 11 się uruchamia. Instalator oczywiście. I poczekamy. O, już. Dobra, klikamy w dalej. Zainstaluj teraz. Instalator rozpoczyna pracę.
Poczekamy, aż się instalator rozpoczyna pracę. Poczekamy jeszcze chwilę. O, widzicie? Działa prawidłowo na Windowsie 11 i 10 i 8.1 także. Klikamy, akceptujemy dalej. Ale to nie będziemy teraz instalować, tylko anulujemy instalatora. Zamykamy instalator. Wciskamy kilka razy. Dużo razy. Już jest. Poczekamy aż. Teraz o, teraz wciskamy S, Enter Startup menu, wciskamy F9, boot menu, wybieram USB SanDisk. Poczekamy aż się, już się załadował. Teraz wybieramy Windows 7 Professional. Windows is landing, chwilę. Z całą operacją. Poczekamy, aż się załaduje z instalatą Windowsa 7 teraz. No, klikamy w dalej. Zainstaluj teraz. Instalator rozpoczyna pracę. A teraz zobaczymy. Zaraz się pokaże ten komunikat u błędu. O, widzicie? Brak wymagającego sternika urządzenia stacji dysków CD lub DVD. Jeśli masz dyskietkę, dysk CD, DVD lub dysk flash USB ze sternikiem, włóż go teraz. Uwaga! Jeśli nośnik instalacyjny systemu Windows znajduje się w stacji dysku CD, DVD, może go bezpiecznie wyłączyć cel wykonania tego kroku. Dobra. Klikamy przeglądaj. No i niestety nie ma tego USB. Jeśli chodzi o Ventoy. Nic nie ma. Dobra, anuluj. Spróbuj ponownie. No i niestety jest napis. Nie znaleziono żadnych sterowników urządzeń. Upewnij się, że nośnik instalacyjny zawiera odpowiednie sterowniki, a następnie kliknij przycisk OK. Klikamy w OK. No i niestety jest taki problem. Bo trzech systemów operacyjnych, które skopiowałem, czyli Windows 11, Windows 10 i Windows 8.1, działa prawidłowo. A z Windows 7 jest problem. Napiszcie mi w komentarzu, co mam zrobić, żeby Windows 7 normalny się uruchomił, żebym mógł 7 instalować. No, żeby nie było komunikatu, że brak wymagającego sterownika. Tak, żeby próbowałem zainstalować sterownik USB dla Windows 7, bo jeśli chodzi o Ventoid, ale niestety błąd się pokazał. Niestety. Pobrałem ten program gigabyte USB. Windows 7 USB boot. Próbowałem zainstalować, ale niestety się nie udało. Bo ja mam w tym zainstalowany Ventoy. Bo potem może uruchomić instalator z różnych systemów operacyjnych. Nie tylko Windows, ale i Linux jeszcze. W dodatku jeszcze Linux. No dobra. I jeszcze mam taki, jeszcze jeden poważny problem. Chciałem na komputerze stacjonarnym z BIOSem firmy Avart. Niestety żadnych systemów operacyjnych nie mogę uruchomić żadnych instalatorów. Żadnych. Jak wybieram Windows 10, 11, 8.1, to przez jedną sekundę, ćwierć sekundy Windows 10, okno Windows 10 pokazuje, ale niestety pokazuje się na lewym górnym rogu ekranu tak migająca podłoga. Długo czekałem, ale niestety zawieszał się, więc musiałem zresetować komputer a tym razem włączę Windows 7 Professional.
odpalenie i Windows Lady chwilę strasznie długo się uruchamiał, strasznie długo. Po uruchomieniu Windowsa, instalatora Windows 7, niestety pokazał się po komunikat. Stacja dysku, nie, brak stacji dysków. Tu brak dysku na włóż nośnik stacji dyskietek A. Tak się pokazywa, ale to nie to na co na laptopu, tylko na stacjonarnym. Taki jest właśnie problem. Dobra. Na następnym filmiku pokażę wam problem z uruchomieniami Windowsów 10, 11, 8, 1 i 7 na komputerze stacjonarnym na płycie główną marki, na przykład Gigabyte KG czy SWL. Niestety taki mam problem właśnie z uruchom instalator z pendrive'a. Ale bez problemu instaluje się Windowsy z płyty CD i DVD. A na pendrive to już niestety nie. I to jest właśnie problem. Napiszcie mi w komentarzu, co wam zrobię, wrócimy do tego na toku na Windowsa 7 z pendrive'a, ale z różnymi systemami operacyjnymi, w tym programie Ventoy. Napiszcie mi w komentarzu, co mam zrobić, żeby wreszcie mógł instalować Windowsa 7 z pendrive'a z Ventoy. Napiszcie mi w komentarzu, bo błagam was, że poratujcie mnie troszkę. No dobra, to na tyle. Teraz wyłączamy, zamykamy instalator. Ale oczywiście laptop się nie komputer się w ogóle nie uruchamia ponownie. No dobra. To teraz wyłączamy laptopa. Wciskać i trzymając, a się laptop wyłączy. No, wyłączył się, teraz zamykamy. A po uruchomieniu ponownie, jak wyłączę Ventoy na Windowsie, jak się uruchomi system Windows, niestety automatycznie uruchamia program Checkdisk, niestety. I to jest właśnie problem. Checkdisk się będzie pokazywać. Checkdisk, niestety. Dobra. W następnym odcinku nagram filmik z problemem z uruchomienia systemów operacyjnych na komputerze stacjonarnym z BIOS-em firmy Avant. Legacy BIOS Avant, oczywiście. To niestety będzie bardziej co innego będzie się pokazywać. Jeszcze gorszy błąd. Jeszcze gorszy. Ale oczywiście blue screen nie. Tylko będzie się komputer zawieszać. Dobra. To na tyle. Okej, to już koniec tego filmiku. Jeżeli wam podoba się ten filmik o moim pendrive'ie w SanDisk Ultra 66 GB z MediaMarkt za 34,99 zł, który mam zainstalowany program Ventoy dla różnych instalatorów z Windows i Linux, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki, do zobaczenia, cześć i pa pa.